Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 13 grudnia w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odbył się w Warszawie organizowany przez największą partię opozycyjną Marsz Niepodległości i Solidarności. Zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość zgromadzenie miało na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na tragiczne skutki wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, jak również dać odpór próbom zapowiedzianego przez ministra Radosława Sikorskiego ograniczenia suwerenności państwa polskiego na rzecz Unii Europejskiej. Marsz Niepodległości i Solidarności rozpoczął się o godzinie 18 na Placu Trzech Krzyży od ośpiewania hymnu narodowego, po czym odczytany został apel poległych w stanie wojennym. Zgromadzeni pod pomnikiem Wincentego Witosa Polacy uczcili minutą ciszy pamięć osób, które straciły życie podczas wydarzeń sprzed 30 lat. Uformowana kolumna marszowa składająca się z ponad 10 tysięcy obywateli ruszyła alejami ujazdowskimi w kierunku pomnika ojca polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego. Manifestujący nieśli ze sobą tysiące biało-czerwonych flag oraz wiele transparentów z napisami m.in. „Obudź się Polsko”, „Mamy dość”, „Nie wierzymy w sprawiedliwość w polskich sądach”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”. Chcąc wyrazić swe niezadowolenie z działań obecnego rządu, manifestanci używali często dość twardych słów, jednak w obecnej sytuacji całkowicie uzasadnionych, takich jak „Donald cykorze, nawet Putin ci nie pomoże”, „Radek zdradek, gdzie są nasze polskie stocznie”, „Słońce Peru, mistrz Bayeru”. Na zakończenie marszu po złożeniu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przez bohaterów opozycji solidarnościowej Joannę i Andrzeja Gwiazdę kwiatów głos zabrał lider opozycji Jarosław Kaczyński. W swym przemówieniu, pragnąc wyrazić sprzeciw wobec ograniczeniu suwerenności Polski w kwestiach budżetowych, podkreślił, iż jest to godzenie w nas status suwerennego państwa, w naszą pozycję, w naszą godność. Tylko ci najbardziej pozbawieni rozumu, żeby tego inaczej nie określić, mogą uwierzyć w to, że inni ci silniejsi od nas będą o nasze interesy dbali. Na co manifestanci odpowiedzieli gromkimi brawami. Kończąc swoje wystąpienie, Jarosław Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że Prawo i Sprawiedliwość stanie na czele walki o Polskę suwerenną, która decyduje sama, co jest dla niej ważne. Dziękuję bardzo.